Siema, dzisiejszy odcinek jest ostro zwariowany, ponieważ postanowiłem wgrać 40 najmniej używanych, najśmieszniejszych i najgłupszych modyfikacji do Wiedźmina 3. I jeszcze na sam koniec zrobiłem z tego wszystkiego tier listę. To jest jedyny odcinek, w którym moja psycha nie wytrzymała. Co się dzieje? Nikt tak nie robi. Nikt tak nie robi. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Giga Ultra, szefowego wiedźmińskiego Discorda. Wielka redania. Wszystkie modyfikacje, jakie dzisiaj pokażę wam w odcinku, a jest ich aż 33, bo 7 po prostu nie działało, będę oceniał i wrzucał do tier listy. W dzisiejszym odcinku oceniamy głównie absurd tych modyfikacji. Stąd tier takie jak na przykład niezły modzik, dla fajnych modyfikacji mimo tego, że absurdalnych, z którymi to mógłbym spokojnie grać w Wiedźminka. Tier można pograć to tier, który zawierać będzie modyfikacje, ciekawe, aczkolwiek głupie. Dobre, jak taki śledzik na raz. Ale jaja to tier, który zawiera modyfikacje śmieszne, na tyle śmieszne, że mają one jeszcze logiczny sens. W przeciwieństwie do tieru po WDRC modzik był robiony, w którym to znajdziemy mody, które ewidentnie coś w sobie mają nie tak. A ich logiczny sens został już dawno zapomniany. Autor zmieszał narkotyki to tier, do którego trafią modyfikacje, które tego logicznego sensu od początku nie miały. A dla pana odwyk to tier modyfikacji, do którego trafi naprawdę, naprawdę dziwne gówno. A sam twórca musiał na moda poświęcić naprawdę grube godziny. Mówię to z tego względu, że razem ze mną możecie tą tier listę układać. Link do tier listy znajdziecie w opisie lub w komentarzu. A teraz czas zacząć maraton. Modyfikacja pierwsza. To modyfikacja Geralt Semir. Jak na moje to ona sprawia, że Geralt staje się Wesemirkiem, ale zobaczymy. No tak jak było mówione. Chociaż ta twarz taka delikatnie dziwna. Mało Wesemirowa. Witajcie! No taka nie wiadomo co jest 5 w ogóle. W tej twarzy. Autor modyfikacji tutaj napisał, że nie do końca mu wyszło. No i bym potwierdzam. Ani to Wesemir, ani to Geralt, nie wiadomo co jest 5. No jak na moje to modyfikacja Geralt Semir trafię tutaj, no... ale jaja, myślę, że ale jaja to jest tutaj dobre miejsce dla tej modyfikacji. Dla mnie wódeczka. Następna modyfikacja to modyfikacja Bad Ashes, która zmienia głowę Geralta na model czaszki, używana jako dekoracja w grze Wiedźmin 3. Dobra, czas na kolejną modyfikację. Nie wiem co robi ta modyfikacja. Aha. No nie będę ukrywać, nie mam pojęcia co tutaj autor miał na myśli. Pora na mnie. No w tak zwanym cugu. W tak zwanym cugu musiał być autor. Pytanie najważniejsze, czy był to cug narkotyczny, czy no taki alkoholowy. Wydaje mi się, że... mógł być to cuk narkotyczny. Myślę, że ostro zostały zmieszane tutaj niedozwolone substancje. Znajdź? Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Next modyfikacja i trzecia, którą wam dzisiaj pokażę, nazywa się Yennefer. I zamienia z jakiegoś powodu całą twarz Yennefer na twarz Wesemira. Nie wiem, nie pytajcie kto wpadł na ten pomysł. Kolejna modyfikacja nazywa się... Yennefer. Ale jak to wygląda, też nie wiem, bo starałem się nie patrzeć, zaraz sobie zobaczymy. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. No to na razie. No, na razie. To jest tak zwany początek Wiedźmina, adaptacja Netflixa. Widzowie, to 675 osób pobrało. Gra z tą modyfikacją. O co chodzi? Nie wiem, to chyba 650 jakichś osób, które nagrywałem filmy, bo no powiem wam szczerze, nie widzę innej opcji. Co to w ogóle za przykmina jest, ty? Autor nie napisał, że on stworzył modyfikację, aczkolwiek możemy się domyślać, że wchodziły tutaj jakieś substancje niedozwolone również tutaj do gry, tak? No modyfikacja Yennefer myślę, że
No powiedział jakbym nie znał całej tej historii, tych memów z tym, że czy możemy mieć Wesemira, mamy Wesemira w domu, Wesemir w domu. To powiedziałbym, że ktoś musiał być naprawdę ostro w jakimś tutaj narkotycznym szale. Myślę, że przez te memy wszystkie i tak dalej, myślę, że młodzi trafi do Ale Jaja. Bo jednak raczej był robiony z powodu trendu tych memów, a nie z powodu tego, że ktoś rano wstał, tak jak tutaj, stwierdził, że zamieni Geralda na w ogóle jego całą twarz na szkieleta. Także myślę, że Ale Jaja to jest tutaj odpowiednia pozycja dla tej modyfikacji Yennefer. Następna modyfikacja, czyli czwarta na dzisiaj, nazywa się Trisemir i zamienia twarz Wesemira, tylko że tym razem zastąpiona twarz to twarz Tris. Następna modyfikacja, którą dzisiaj przetestujemy, nazywa się Trisemir. No i tak bym zgadywał, że jak przyjdziemy do Tris... Nie ma Tris! Czekaj, to nie tu. Tak, Geralt? No to zamieni się Wesemir. Się czasem naprawdę zastanawiam. O 23:30 siedzę przy komputerze. Stary, normalni ludzie śpią, a ja o właśnie. Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. Trisemir nie istnieje. Tymczasem Trisemir. Myślę, że tutaj modyfikacja Trisemir, no, ląduje na tak zwaną tier Ale Jaja. Tak samo jak wszystkie inne Semiry, jakie będą jeszcze pewnie w tym odcinku, a pewnie trochę ich będzie. Za dnia pięknością, w nocy zaś szkaradą. Czas na piątą modyfikację, która nazywa się Chicken Helmet i sprawia, że kurczaki noszą czapki, które rzekomo kontrolują ich mózgi. To długa historia. Zaraz zresztą dowiecie się o niej trochę więcej. Dobra, następna modyfikacja według moich precyzyjnych obliczeń powinna coś robić z kurczakami, tylko trzeba tutaj kurczaka dorwać. W tak pięknych okolicznościach przyrody. W jakich okolicznościach przyrody, wariacik? Jesteśmy po środku pieprzonego miasta Nowigrad. Jest kura! Co to się dzieje? Co to jest? Okej, no jest to hełm na pewno. Z czego ten hełm jest, to nie mam pojęcia. Wygląda trochę jak taki kosmiczny hełm jakiegoś tam z Toy Story agencika. Nie wiem, czemu inne kury tego nie mają. A mają! Tu jeszcze jest. To może tylko koguty? Ja się nie znam za bardzo, który to kogut. Nie, to jest chyba kogut. Ty no, jak się nie znam, jak ja ze wsi pochodzę. To są kury, to kogut, na pewno. A koty możemy zabić? Możemy, ty! No to karcz ma 7 kotów, więc ma kotów 5. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, jak CD Projekt Red sprawił, że te wszystkie kurczaki biegają wokół i zachowują się jak kurczaki? No, akurat takiej myśli nie miał. Ten mod pokaże wam szokującą prawdę. Kontroluje się ich mózgi. Sprawi, że noszą one małe, foliowe kapelusiki. Co za wstyd. Naprawdę. Tylko dodając kurczakowe hełmy, imersja z gry wzrośnie dramatycznie, zaufaj mi. Kod klejka w ogóle. Co mówią użytkownicy moda? Najlepszy mod w 2015 roku. Sprawia, że gra staje się 10 tysięcy razy lepsza. 10 000%. Chciałabym mieć z tobą dzieci. Tak mówią podobno użytkownicy. No, autor wam powiem... odleciał, grubo odleciał. Całą historię w ogóle ułożył. Po co ten mod? Dlaczego ten mod? Mogę mieć tylko i wyłącznie podejrzenia, ale wydaje mi się, że autor naprawdę zmieszał jakieś ostre gówno razem, że coś zostało wymieszane tej nocy. Bo nie widzę innego wytłumaczenia, jak ktoś mógł wymyślić takie w ogóle historie, czyli tak wstał, stary mówi: jop, ty, te kurczaki to chyba są kontrolowane przez CD Projekt Red, nie? Trzeba to sprawdzić. Trzeba moda w ogóle takiego zrobić. Także myślę, że modyfikacja ta spokojnie może trafić tutaj do tieru. Autor zmieszał jakieś narkotyki, nie? Szósty mod to mod, który nazywa się Geralt Gitar i podmienia model miecza na model gitary. Kolejna modyfikacja powinna dawać nam jakąś gitarę. Nie wiem, czy tą gitarę mam w ekwipunku, nie wiem za bardzo o co chodzi. Aha, musimy mieć Witcher Steel Griffon Sword Level 1. Legendarny miecz Gryfa gdzieś tu. O, proszę bardzo.
Chodź tu. Wskazę się nie zmieniło jeszcze dźwięk. Powinien być akustycznej gitary. No, jakoś nie jest to inwazyjny mod. Taki se za***a z gitarą. I gitara. Słyszeliście kur... jakieś podsiadło? Znacie krwi jak kwiat Japonii? O, witam, witam. Znacie taką piosenkę Let It Go? Nie no, jak dla mnie to się zajebiście w ogóle walczy tą gitarą, tak szczerze. Autor napisał, że mamy też do wyboru, czy chcemy akustyczną, czy tutaj elektryczną gitarkę, także podmienił nam dwa modeliki. Możemy sobie albo ten wybrać, albo ten. No głupi ten mod, no nie będę ukrywać, strasznie głupi. Ale też nie będę ukrywać, że no powiem wam, do Geralt Semira i Yennemira, czy do BTS, czy Kena Helmet. Myślę, że nie ma podjazdu, myślę, że to jest taka podstawowa modyfikacja zamieniająca tekstury. Nie jest to ani zmemowane za bardzo, ani nic, także szczerze mówiąc, kurde, nawet bym mógł pograć na tym, nie? Także myślę, że modyfikacja Geralt Guitar trafia tutaj do tieru można pograć, nie? Ja bym normalnie mógł z tą gitarą tam zadupcać. Następna modyfikacja nazywa się Novigrad Main Square i dodaje świąteczną choinkę do Novigradu. Nie ma to jak zapach palonych ciał bezbożników i świeżych pierników. Dobra, ta wspaniała modyfikacja powinna nam zmienić rynek w Nowigradzie. Na mniej brutalny. O! Proszę bardzo. A, książki też palą się. No to od razu dostajesz książki pod, jako prezent i od razu tu możesz żyć. Jeżeli zawierają cokolwiek tutaj powiązanego z jakąś alchemią albo nauką. O, faktycznie, patrzcie, tu stragan z książkami jest w ogóle. To od razu możesz kupić książki i dołożyć się do ognia. Ale zabawy mają w Nowigradzie. No dobra, no powiem wam tak, no ciężko mi powiedzieć coś na ten temat, no choinka. Wygląda jak choinka, jest to prawdopodobnie też choinka. Ponieważ nie mam ulubionego charakteru w grze, ale chciałem uczestniczyć w modyfikacjach, stwierdziłem, że zrobię strój dla mojego ulubionego miejsca, czyli miasta Nowigrad. Aha, bo tu był jakiś contest robili na świąteczne mody. Chyba nie wiedział, co zrobić. Więc jak na moje modyfikacja Novigrad Christmas Tree Main Square, jakoś tak się nazywa. No myślę, że nie należy do modyfikacji Ale Jaja. Ale myślę, że kurde, no czy mógłbym pograć? No chyba mógłbym w sumie pograć z tą modyfikacją. Nie jest to jakaś mega duża odklejka autora. Był jakiś motyw, coś się działo. Także myślę, że modyfikacja Christmas Tree ląduje tutaj do tieru, można pograć. Czas na mod 8, który pozostaje w świątecznych klimatach i podmienia zwykły model Leszego na taki świąteczny. Nazywa się Action Leszen Holiday Mod. Świąteczny Leszy tak zwany. Jaki w ogóle, jaki nos ma. Od razu dostaliśmy też do modyfikacji zapis, który mogliśmy pobrać, jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jak taki leszy będzie wyglądać. Także to się ceni, to jest na plus. Modyfikacja Leszyn Holiday, jak wszystkie tutaj te modyfikacje, jest dość odklejona. Ale chyba nie na tyle, żeby dać tutaj ją do rangi Ale Jaja. Myślę, że można by było w sumie zagrać, tak? Chociaż to wiecie co? Ten Leszyn Holiday to chyba ląduje w Ale Jaja. No kto to widział jakiegoś kurde Leszego w bombki? Z tym nohalem. No nie, no dobra. Modyfikacja Leszyn Holiday leci na Ale Jaja. Sięgam, najgłupszy odcinek, jaki nagrałem chyba w życiu. Mieliśmy Leszego, mieliśmy choinkę. Czas pokazać wam modyfikację, która zamienia miecze Geralta na świąteczne lizaki. Mod Candy Canes. To znaczy modyfikacja Candy Cane robi to, co miała robić. W ogóle te lizaki powinny wisieć tak, a one zawsze się kurde tak wiszą. To jest bez sensu. Strasznie mnie to wkurza. Co za psychopaci tak robią. No nic, no modyfikacja robi to, co było napisane, że robi, czyli zamienia nam miecze. Konkretnie zamienia dwa miecze, czyli miecz srebrny, wiedźmiński miecz srebrny i wiedźmiński miecz stalowy chyba. No, czy jest to komuś potrzebne? Nie. Czy chłop poświęcił 20 godzin, żeby zrobić tą modyfikację? Tak. Czy to szanujemy? Jak najbardziej. No powiem wam tak, no troszeczkę z awatarkiem poleciał. 20 minut jeszcze poświęcił na to, żeby coś takiego zrobić. No ale tak generalnie w opisie chyba nic nie ma. No myślę, że jest to mod tak zwany głupi, to leci nawet można pograć. Modyfikacja 10. To modyfikacja, która zmienia strój Yennefer na naprawdę ładny czerwony korol.
kolor. Nazywa się Christmas Yen. Następna modyfikacja i jednocześnie wydaje mi się, że ostatnia świąteczna jest o Yennefer. O, idzie! Kurde, ty! Ty, no nie najgorszy strój ta w sumie. Ja myślę, że to taki świąteczny, żeby strasznie brzydki będzie. A nie, będę ukrywać, że strasznie mi się w ogóle ten podoba, ten strój. Bardzo ładny, taki czerwony, no tylko mało lorowy, tak? Bo jednak Yennefer ubierała się tylko w czerni biel. No głównie, a tutaj taki czerwony strój. Niezły modzik, taki o, standardowy. Christmas Yen, w ogóle tutaj jakieś jeszcze suknie są. Także, no właśnie, bo czasem ona gdzieś w kapturze będzie z nami pewnie po Nowigradzie biegać i tak to będzie wyglądać. Chyba nie najgorzej. W sumie całkiem fajny ten modzik, także myślę, że jest to pierwsza modyfikacja, która zasługuje tutaj na to, żeby w sumie trafić do tieru niezły modzik. Taki można sobie pograć, coś zmienia. Nie jest to jakiś inwazyjny, nie jest to gitara na plecach, tylko gitara to jest ten modzik. Myślę, że niezły modzik to dobry tier. 11. modyfikacja to modyfikacja o nazwie Vesemir the Lawyer Brownie. To modyfikacja, która dodaje Vesemirowi tatuaże na twarzy Star Warsów i My Little Pony. No takie słuchy na mieście, że najlepsza modyfikacja ta od wjeżdża. Musimy tylko znaleźć wspaniały klucz, otworzyć te jeszcze bardziej wspanialsze drzwi, pójść do samego Vesemirka. Chodzi o jakieś naklejki właśnie na twarzy, już widzę Star Warsy. No zobaczymy, co on tam jeszcze ma. Pobudka, mistrzu. A jeszcze ma... Jak to się nazywa? My Little Pony? Chyba tak. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej... Ja nie rozumiem. Sama, bo tylko utrwalasz błędy. Po co ktoś robi takie mody, nie? Co to jest za przykmina w ogóle? O co chodzi z tymi modami, nie? No chłop przykleił 3 naklejki na twarz Vesemira, nie? Zadowolony jeszcze. Modyfikacja na Nexus mod leci. Zagraj jako nowy Vesemir, który obejrzał za dużo My Little Pony i już się stał lojalnym fanem tego serialu czy filmu. Nie wiem, co to jest. Vesemirowi na twarz nakleić chłopie Star Warsy? Co to w ogóle za rozkmina? Rozkmina głupia, ale nie uważam, że nadaje się to na tier autor zmieszał narkotyki. Uważam, że po wydeczce modzik był robiony, nie? Obudził się rano, mówi: robię to. No i tak usiadł, walnął sobie 3 kielony i zrobił właśnie takiego Vesemirka. Napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. Modyfikacja 12 to modyfikacja dodająca do gry naprawdę przepiękne niebo i jest to jedna z nielicznych tu ciekawych i fajnych modyfikacji, które przedstawiam w dzisiejszym zestawieniu. No dobra, następna modyfikacja powinna według moich precyzyjnych obliczeń dziać się w nocy, także sobie tutaj kimniemy do nocy, zobaczymy, co się wydarzy. Już widać. Niebo. Mamy dużo ładniejsze niebo i kurde, powiem wam szczerze, że jak to poczytałem, to wydawało mi się to głupie. A tak teraz, to nie wiem, czy jest takie głupie w sumie. No nie będę ukrywać, po prostu zajebiście to wygląda, nie? Zobaczymy, jak to wygląda w lesie. Na przykład o tutaj, myślę. Tak średnio w sumie. Chyba nie najgorsze, nie? Chyba mógłbym normalnie tak grać. Jest jeszcze zielona wersja, którą wam aktualnie pokazuję na ekranie. Myślę, że tak biorąc sobie te wszystkie modyfikacje poprzednie, co ogrywaliśmy, to jest to modyfikacja, która chyba najbardziej zasługuje na to, żeby wylądować tutaj w miejscu. Niezły modzik bez to. Jest to po prostu niezły modzik. Następna modyfikacja Minecraft Sword dodaje nam klasyczny diamentowy minecraftowy miecz do Wiedźmina 3. Minecraft Sword. Taki chyba standardowy mieczyk, niczym się jakoś bardzo, oprócz wyglądem oczywiście, chyba nie różni. No powiem tak, no w sumie kurde fajne, ty. Fajne teksturki zrobione są na tym mieczu. No wygląda jak miecz minecraftowy, bardzo fajne. Tylko no oczywiście nie pasuje kompletnie do tego uniwersum. A to wilki. O kurde. Co? To ten miecz był taki... Pokaż to. Pap. A nie, no myślałem, że to ten miecz mu tak odepchnął go na 100 metrów. Myślę, słuchajcie, że modyfikacja Minecraft Sword coś robi, w przeciwieństwie do Vesemir Lawyer Brony albo do Batashy, albo do Chicken Helmet. Także myślę, że trafia to jako kolejna, czwarta modyfikacja do modyfikacji można pograć. Czy można zagrać właściwie, można to odpalić na chwilę, tak? Mod 14 to mod tego samego autora co Minecraft Sword, tylko tym razem nazywa się ona Star Wars Lightsaber i dodaje nam do gry miecze świetlne wraz
z hełmem Lorda Vadera. No, następna modyfikacja, tym razem bierzemy tutaj z uniwersum nie Minecrafta, Star Warsów na ogień. Zobaczmy, co tu się dzieje. Miecze świetlne. Kurde, wygląda fajnie. Obrażenia ma spoko. No problem jest taki, że modyfikacja też dodaje dźwięki, na przykład takie od brzum, 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 nie wiem. Tylko niestety nie na next gena, a my sobie oczywiście testujemy wszystko na next genie. No nic, wygląda to słabo. Nie będę ukrywać, jak gówno. Podobno jeszcze hełm dostałem, ale... No dostałem. Jakiś chociaż śmieszny opis hełmu? Ikoniczny hełm należący do Dartha Vadera. Poddaj się sile ciemnej strony mocy. No ale nie ma dźwięków, nie świeci się, no taka modyfikacja, kurde, bym powiedział, słaba. Myślę, że zaraz koło Minecraft Sword trafię do tieru, można pograć, aczkolwiek... No jest głupia modyfikacja. Geralt with Joker Makeup to modyfikacja 15 na dzisiejszej liście, która, jak się pewnie większość już domyśliła, zamienia Geralta w prawdziwego psychopatę. Mod Geralt with Joker Makeup. Zaczyna w sumie, to tylko dodaje make-up. Zmienia nam fryzurę. Chociaż to też nie do końca. No zresztą zobaczcie sami. No a więc następna modyfikacja, która sprawia, że nasz Geralt staje się Jokerem. Dostaje tak zwany make-up ludzi z juniora. Z tego co wiem, to włosy powinny być innego koloru, bo ja już w tą modyfikację kiedyś grałem, sobie zainstalowałem. Tylko musimy się udać do Balwierza. Znał takiego jednego dobrego Balwierza. O, witam ponownie. Zadowolony klient zawsze wraca, nie? Zobaczymy, czy faktycznie się zmieni kolor. Zielone włochy. Ale kurde, no... Ciężko, coś nie działa. Natomiast sam make-up spoko, ale tak bez zielonych włosów to nie Joker. Modyfikacja Joker make-up leci, myślę, na można pograć, ani to nie jest śmieszne. Takie sobie można zainstalować i sobie chwilę pobiegać. Przygodę ruszymy z 16 modyfikacją o nazwie Sidor Hat, która dodaje nam kapitańską czapkę do Wiedźmina. Dobra, więc następna modyfikacja dodaje nam czapę. Zamiast maski wilka mamy czapę. No chyba nie ma się za bardzo co nad tym więcej rozwodzić, tak szczerze mówiąc. Modyfikacja Sailor Hat ląduje tam, gdzie wszystkie inne mody, o których za chwilę zapomnimy, czyli można pograć. W modyfikacji 17 nie mam pojęcia, co autor miał na myśli, to nawet nie będę ukrywać. Moc sprawia, że Ciri zakłada na głowę dynię, a jej ciuchy zmieniają się na pomarańczowe. Pumpkin Ciri, Halloween... Ja to wam powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ci ludzie, co robią te mody, są głupi, czy ja, że o 5 rano od 6 godzin nie wgrywam i nagrywam o tym odcinek. Co tu się dzieje? Czego tu? My do pana Wileja. Pan skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Nie. Dobra, a jakbyśmy się zamienili w Ciri? O... Witamy w dzisiejszych modach. Ten mod mógłby być równie dobrze podsumowaniem dzisiejszych modów. Myślę, tak jak większość modów, trafia do tieru można pograć. Niestety tier nam się kończy. Niestety powoli nam się kończy miejsce w tierze można pograć, ale wydaje mi się, że następne mody będą strasznie odklejone. Modyfikacja 18 dodaje nam do gry, a właściwie to zamienia, model Umy z modelem Triss. Autor w opisie zarzeka się, że to tylko i wyłącznie dla memów, ale czy to prawda, kto to może wiedzieć? Aż wariuję od tych modów, nie? Siedzę tu od 6 godzin, te mody instaluję. Co to teraz jest znowu? Czekaj, aż skipnę, żeby zobaczyć jak tego. Jak ona się tam bije z tymi agentami. Chodź, Triss, będziesz potrzebna jeszcze. O, jaki magik. Okej, to jest w ogóle cała historia, no nic. Chłop nie ma odklejki, aż tak dłużej. Mówi, że zrobił to dla Beki, dla streama. Nie chce mu się uczyć, jak te modele składać. Także no nie jest to jakaś kompletna odklejka. Chłop nie ma naćpane, to już wiemy. Także po całej tej historii myślę, że w tier liście ląduje to na powódeczce modzik był robiony, bo nie wierzę tak czy siak, że ten stream to tam co chłop oglądał i robił, co on tam napisał, to był robiony na trzeźwo. No k***a, nie uwierzę, nie? Mod 19 nazywa się Put a Cat on Your Head i pozwala nam na głowę założyć kota. Nic dodać, nic ująć, chociaż szczerze mówiąc, usłyszałbym troszeczkę więcej rąbka tajemnicy, jak autor wpadł na tego moda.
to musi trafić do tieru po WDR-sce był modzik robiony, bo nikt mi nie wmówi, że ktoś wstał i na trzeźwo położył, stworzył moc zamiast, nie wiem, na przykład kapitańskiego kapelusa, to położył tam kota. Nikt tak nie robi. Nikt tak nie robi! Modyfikacja 20 to modyfikacja Burn Geralt, która zwęgla nam Geralta i zmienia jego kolor skóry. Słuchaj, Wiedźminie, mamy tu problem z Muiry Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Zaraza. Autor modyfikacji twierdzi, że wcale nie potrzebuje wyjaśniać, po co tego moda w ogóle stworzył. Ja się z tym stwierdzeniem nie zgodzę, bo nie mam pojęcia, co tu się dzieje. No jak widzicie, modyfikacja mocno oderwana. Nie wiadomo, co tu w ogóle chodzi. Niedużo też osób się zdecydowało na pobranie. Nie dziwię się, bo po prostu nie wiadomo, o co tu chodzi. Myślę, że kielon albo dwa kielony zostały tutaj zarzucone. Dlatego mod Burn Geralt, no zdecydowanie, leci do tier listy po WDR-sce modzik. Po WDR-sce modzik był robiony. Modyfikacja 21 dodaje nam obraz Linusa Sebastiana, jednego z techowych youtuberów, zamiast obrazu wiedźm w ich siedzibie. Po co? Nie mam zielonego pojęcia. No to dziś głupi ten mod, jak jasny skurczybyk, nie? Myślę, że jest to kolejna modyfikacja, która trafi tutaj do tier listy, ale jaja. Podobno kontrolują nas iluminaci. Czy to prawda? Oczywiście, że nie mam pojęcia, czy to prawda. Ale wiem, że 22 modyfikacja, Illuminati Ships, dodaje znak iluminatów na każdą możliwą owcę w grze Wiedźmin 3. Po co? Nie mam pojęcia po co. Modyfikacja Illuminati Ships, no... No waham się pomiędzy ale jaja, ale to ani w sumie śmieszne nie było. No ale nie ma to kompletnie sensu, ta modyfikacja w ogóle. Te można pograć, to mają sensa, bo tutaj jakiś make-up, chociaż Jokera. Illuminati Ships. Chłop wymyślił Illuminati Ships w ogóle. Jakie to ma powiązanie? Dobra, daję ale jaja, bo ja nie wiem, co jest 5. To jest tak głupie, że nie ma sensu. Trafię do tier listy ale jaja. Piwo Vernona to temat wielu legend i memów, stąd wiem, że następna. 23 modyfikacja zdecydowanie wam się spodoba. Podobno jakieś tutaj zmiany zaszły w beczkach wina i podobno też zaszły w beczkach piwa. Ale czy to prawda? Jest chyba tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Musimy znaleźć beczki piwa i wino. To już takie łatwe nie będzie. O, to są jakieś beczułki. Ale ani tu piwa nie ma, ani tu wina. Może w porcie? Kurde, nie ma. W takim razie może w port w Nowigradzie, bo... O kur... Jest. No, na bank wam się spodoba. Podobno najlepsza modyfikacja. Piwo. Temerskie. Temerskie piwo Vernona. Ty! A coś... A w środku drut. To jest wypite. Temerski i syn. No eleganckie piwo. Jedno z lepszych. Cały magazyn jest. Ja ci się kręca. Jeszcze jest też Jorweta podobno jakieś. Ale coś nie mogę znaleźć. Może w Oxenfurcie. Talia do gry w Gwinta. Pozoga. Zaskający mróz. No mocna, mocna modyfikacja. Wiemy tylko, że zrobił to syn. Nie wiemy, że jeszcze jest produkcja Jorweta w wino mokra wiewióra. Takie o, jak tu widzicie. Co? Księżyc się jeszcze zamienia? No faktycznie. No. Ty no, postarany fest. Jeszcze jakieś kubki są. 350 tylko pobrań. Ale powiem wam, że jedna z lepszych, no. Nie będę ukrywać. No i nie będę ukrywać, że staję teraz przed jednym z cięższych wyborów chyba w całym tym odcinku. Temerskie piwo. Może trafić na niezły modzik. Tier listę. No bo jednocześnie jest to dobry modzik, śmieszny i tak dalej. Też ktoś musiał poświęcić na to czas, a z drugiej strony, no wydaje mi się, że autor musiał pewnej nocy co najmniej walnąć kilka kielonów, a nawet bym powiedział, że coś więcej wziąć, bo no z drugiej strony może coś więcej nie, bo to też nie jest taki pomysł, którym wpadł mu o tak, nie? Jednak te memy chodzą po internecie. Myślę, że trafi to tutaj, do tieru wódeczki. Na miejscu honorowym temerskie piwo. Ostatecznie niech trafi po WDS-ce modzik był robiony, ale niech tutaj zostanie chociaż delikatnie wyróżnione. Niech delikatnie zostanie wyróżniona ta modyfikacja, bo jest naprawdę spoko.
Wszystko fajnie, ale wszyscy wiemy, że Temeria gorsza od Redanii, także proszę takiego modę tu z Redanią zrobić. Nowa korona dla Radowida to modyfikacja 24, która podmienia model korony Radowida z normalnej złotej na taką kwiatową. Modyfikacja New Crown for Radovid, która dodaje New Crown for Radovid. Niewiele zmienia, taka modyfikacja, o, można pograć, można zainstalować, można pograć, ani nic to nie zmienia w gameplayu, ani nie zapamięta z tej modyfikacji, także leci na można pograć. Modyfikacja Gwint Anime Only Heads dodaje anime głowy zamiast kart do gwinta. Po co? Nie wiem. I tak szczerze mówiąc, to chyba nie chcę. Mod 26 przyspiesza nam movement speeda, a dzięki niemu biegamy i pływamy dużo szybciej. Dam to nawet do tier listy niezły modzik, bo w sumie taki modzik generalnie na przykład mi osobiście jak coś nagrywam by się przydał. Gulisz Eredin and Imerith. Zmienia nam delikatnie wygląd zarówno Eredina, jak i Imeritha na bardziej gotycki. No modyfikacja Gulisz Eredin, kurde, jest nawet całkiem spoko, tak szczerze mówiąc. Dziwnie się nazywa i pobrało to modyfikację 417 osób, ale kurde, Eredin wygląda spoko, więc szczerze mówiąc myślę, że leci do tieru niezły modzik. Taki nawet bym szczerze mówiąc sobie, no można go pobrać i można na nim pograć w sumie. Modyfikacja 28 zamienia oryginalną maskę ptaka na gwatemalską folklorową maskę. No autor nam tutaj nie napisał za bardzo, do czego ta maska i skąd wpadł na taki pomysł, ale wydaje mi się, że on sporo tych modów zrobił. Oj, bardzo sporo. Kosmicznie dużo tych masek i tak dalej. Widać, że to jakiś fan maskowy jest. No nie, jest chyba jakoś to turbo oderwano z rzeczywistości modyfikacja. No, nasza tier lista zostaje tutaj przedłużona, jak widać, a to oznacza tylko i wyłącznie jedno. Gwatemalska maska, chociaż no ta nazwa, powiem wam szczerze, trochę odklejona. To w ogóle robi gwatemalską maskę, ale wydaje mi się, że powinna zająć miejsce z tymi wszystkimi innymi modami, w które to zagramy i po 5 sekundach zapomnimy, że w ogóle taki mod istniał. Nawet jeżeli będzie w grze, to i tak po prostu zapomnimy. Także myślę, że ląduje w tierze można pograć. 29 na liście mod. Geralt is a Darken Elf zmienia nam kolor skóry Geralta, tak jak miało to miejsce w przypadku modyfikacji Burt Geralt, tym razem jednak na kolor ciemnofioletowy. Autor modyfikacji nalepił też Geraltowi jakąś naklejkę na czoło. Aha. Nie jest to niezły modzik? No nie jest. Nie jest to też modzik, który raczej można pograć, więc myślę, że trafia do tieru ale jaja. To jest tutaj zasłużony tierik. 30 mod to chyba mój ulubiony mod. Modyfikacja dodaje patriotyczny redański tatuaż najlepszemu kanclerzowi Zjednoczonej Północy, czyli oczywiście Dijkstrze. Gaude mater Redania. Modyfikacja Dijkstra tatu, no nie jest jakoś bardzo oderwana, jest, myślę, że można pograć takie o. Klasyczny modzik na tak zwany 10 minut i tyle właściwie. Zbliżamy się do końca, a modyfikacja 31 to jedna z najbardziej odklejonych modyfikacji, z jakimi miałem do czynienia w tej serii. Autor modyfikacji bardzo wkurzył się na grę Assassin's Creed Unity, więc postanowił zepsuć Wiedźmina. Nie ma to dla was sensu? Dla mnie też nie. Oto modyfikacja Immersive Assassin's Creed Unity Experience. Rozumiem, że seria Assassin to nie jest najlepsza seria technicznie, tak? Skoro ktoś takiego moda robi, na takiego moda się decyduje. Za dużo tutaj chyba się nie postarali, mi się wydaje, wiecie? Z tymi asasynami. Ach, no zbliżamy się do finału, do końca odklejek. Ten mod zajął mi kilka tygodni i kilkanaście godzin za to, co normalnie Ubisoft każe ci płacić. Kredyt CD Projekt Red, Coffee, inspiracja Ubisoft. Chciałbym dać ale jaja, ale no nie wierzę, że ktoś na trzeźwo mógł wpaść na taki pomysł, nie? Nie wierzę, myślę, że leci to do tier listy po WDR-ce modzik był robiony, bo ja widziałem, chłop ma normalne tam mody, jakieś zbroje, coś, nagle stwierdza, że takie coś zrobi, nie? Bardzo się wkurzył na Ubisoft. Ogry is Love to modyfikacja 32. Jeżeli po samej nazwie wnioskujecie, że będzie to niezłe gówno, to macie rację, ale nie spoileruję dalej. Następna modyfikacja nazywa się Shrek. Początkowe intro ma 9 GB i nazywa się Ogre Epilepsji. Także no, szczerze mówiąc, jest to jeden z modyfikacji, które po prostu boję się wgrać na komputer, nie? Ale zobaczymy, no. Nic się nie wydarzyło, co jest?
Ty, no nic się nie dzieje, dobra. Ma takie pliki, które nazywają się epilepsji coś tam, więc... No, powiem wam, modyfikacja niestety, ale nie działa. Czekaj, czy chłop w całej modyfikacji wgrał Shreka po prostu? To by tłumaczyło, dlaczego tutaj jest 8 pieprzonych gigabajtów, ale... Chłop grał w Shreka całego w main menu. Po co? Dobra, no powiem wam tylko, że na taki pomysł na bank nie wpada się na trzeźwo. Także spokojnie, myślę, Ogryz Love ląduje tutaj do tier listy, że po WDS-ce był tutaj modzik robiony. I tym samym dotarliśmy do końca. 32 modyfikacje, czas na ostatnią, bonusową. I mam wrażenie, że najbardziej odklejoną. Modyfikacja nazywa się Amateur Romance i wprowadza, jak sama nazwa wskazuje, romanse. Jak to będzie działać i o co tu chodzi, nie wiem, aczkolwiek patrzyłem po skinach, wydaje się dość odklejoną modyfikacją. No tego wam pokazać nie mogę, ale jest tu tak zwany Geralt normalnie z dickiem. Tako? Na samym starcie? Normalnie ty. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się tu dzieje? Modyfikacja generalnie dodaje nam do gry opcję romansowania z różnymi postaciami. Pod warunkiem, że spełniamy jakieś wymagania, typu dana misja będzie miała to i to zakończenie. Jeżeli będziemy chcieli, dodatkowo będziemy mogli misję zakończyć jeszcze w bardziej spicy sposób. A quest jakiś? Co to się dzieje w ogóle? Podchodząc do nagrania, nie miałem pojęcia, co robi ta modyfikacja. Musiałem, jak widać, przekonać się na własnej skórze. A stąd moje zdziwienie w ogóle, co tu się dzieje. Samotna żonka w okolicy. Let's talk, porozmawiajmy w moim pokoju. Wiedźminie. No to idę. No mów coś. Rozmawiaj w takim razie. Co się zbugowało? O. Co ty robisz? O kurwa. Dune jest zbyt zajęty swoim biznesem. Rzadko spełnia moje... No. Pozwól, że dam ci coś, czego twój mąż ci nie da. O! A Dune co tu robi? Złapani na zdradzie, catch cheating. Gdzieś tu podobno w Białym Sadzie są jeszcze dwie ukryte interakcje. No ale nie będę ukrywać, że nie mam pojęcia, gdzie ja też nie będę biegał w kółko. No modyfikacja Amateur Romance jest dziwna ze względu na tematy, jakie porusza. Myślę, że jest to jedyny kandydat dla pana odwyk, tak szczerze mówiąc, bo chłop musiał strasznie się postarać, żeby porobić te wszystkie animacje i tak dalej. Mnóstwo czasu musiał na to poświęcić. Także myślę, że tak pomiędzy dla pana odwyk, tak pół na pół. Blisko było do tego, żeby chłop musiał naprawdę lecieć na odwyk. Ale jeżeli miałbym tak szczerze mówiąc wybrać jedną modyfikację z tych wszystkich, które najbardziej są odklejone, no to myślę, że chyba ta. Tak się prezentuje tutaj finalnie. 33 modyfikacje, jakie przetestowałem. Ja pierchrupę, jest 19, siedzę tu od wczoraj o 22. W dzisiejszym odcinku wgrałem 40 najśmieszniejszych i najbardziej oderwanych od rzeczywistości modów, z czego na kompie działały mi 33. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na giga szefowego wiedźmińskiego Discorda. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.